Piąta runda Kia Lotus Race 2015. Zaczynamy okrążenie w mojej kabinie samochodu. Zbliżamy się do pierwszego zakrętu, właściwie pierwszej szykany. Hamowanie mniej więcej przy 100 metrze. Szybkie, ciasne wejście, mocne cięcie tralek, jak i również do lewego też mocne cięcie tralek. Bardzo ważne jest wyjście właśnie z tej szykany, ponieważ tutaj rozpoczynamy kolejną dłuższą prostą, do której dochodzą również wysokie prędkości. Z lekkim lewym łukiem trzymamy się bardzo blisko białej linii, żeby ten tor jazdy był jak najkrótszy. Zbliżamy się do prawej tralki, trzeba o nią wyjść i w tym miejscu właśnie na nią trzeba wyhamować. Szybkie, ciasne wejście w lewy i w prawy, również mocne cięcia. Dochodzimy do ciasnego lewego, również przejechanie przez tralki. Dochodzimy do prawego zakrętu, najwolniejszego na tym torze. Tutaj bardzo ważne jest trzymanie się odpowiedniej linii jazdy, bez której nie ma kolejnej prędkości na prostej. Jazda w dół, cięcie tralek, dochodzimy do prawego zakrętu, trochę na ślepo. Ciasne, szybkie wejście przy bardzo wysokim trzecim biegu. Wbijanie na 4. Dochodzimy do prawego zakrętu drugiej S-ki, tak zwanej. Ciasne, szybkie wejście, ten zakręt, jak najdłużej trzeba trzymać się wewnętrznej. Delikatne wejście do lewego zakrętu, ostrożnie trzeba tutaj jechać, żeby nie wyrzuciło nas za bardzo. I do prawego, jak i również to tniemy i wypuszczamy najdalej, jak to tylko możliwe. Wyjazd na jedną z prostych, również z lekkim lewym łukiem. Hamowanie mniej więcej w cieniu tego baneru. Ciasne, mocne, szybkie wejście w przedostatni prawy. Mocne, agresywne wejście na tralki. I ostatni zakręt, również przejeżdżamy pełnym gazem. I tak kończymy okrążenie Kia Lotus Race Tor Mestre.